Witam wszystkich, nazywam się Marcin i zaprezentuję, jak szybko stworzyć własny pędzel i tapetę w Photoshopie. Najpierw tworzymy nowy plik o rozmiarze ekranu. Następnie z podręcznika wybieramy kształty i elipsę. Ustawiamy czarny kolor, aby narysować koło, przytrzymujemy Shift podczas rysowania. Dwukrotnie klikamy za nazwą utworzonej warstwy i w otwartym oknie ustawiamy wartość Fill na około 50%. Zaznaczamy okiem Stroke w menu po lewej. Kolor powinien być czarny, a rozmiar około 13 pikseli. Klikamy raz na piktogram naszego kształtu i z menu Edit wybieramy Define Brush Preset. W następnym kroku zmienimy styl naszego pędzla na symulujący losowe naciśnięcia. W tym celu naciskamy klawisz F5, wybieramy narzędzie pędzel. Jeśli automatycznie nie został wybrany nasz pędzel, zaznaczamy go ręcznie. Zmieniamy spacing na 100%, size jitter na 100 i minimum na około 40. Zaznaczamy scattering, bow axis i ustawiamy 1000% oraz cant na około 6. Na koniec zakładce transfer, wartości w okolicach około 50%. Na dole można obserwować, jak to wpływa na nasz pędzel. Następnie ukrywamy zbędne warstwy i dodajemy nową warstwę, grupę i jeszcze raz warstwę. Aktywujemy pierwszą, którą wypełniamy na jakiś ciemny, byle nie czarny kolor. Otwieramy okno stylu, zaznaczamy Gradient Overlay, zmieniamy styl na overlay i kolory na bardziej pastelowe. Możemy dodać jakiś skos. Przechodzimy do drugiej warstwy i wybieramy pędzel i biały kolor. Następnie rysujemy i rozmywamy stopniowo, zmniejszając duży rozmiar pędzla do małego, podobnie jak promień rozmycia, kończąc na jednym pikselu. Do rozmycia wykorzystujemy filtr Gaussa. Znajduje się w menu Filter, Blur, na końcu Gaussian Blur. W ostatnim kroku zaznaczamy grupę, zmieniamy styl mieszania na Color Dodge. W ciągu niecałych 3 minut zademonstrowałem, jak utworzyć własny pędzel i namalować futurystyczny obraz. Oczywiście warto eksperymentować w kolorach, rozmyciu czy kształcie pędzla. Pomyślnego eksperymentowania i do usłyszenia.